Aj, aj, Ci odpadnie aj, z aj, rąk. aj, aj. Ofroszan. Wiem, że pięknie śpiewam, to jest Akademia i Ofroszan. Odcinek kolejny, tym razem zatytułowałem go Magia Shift Clicka, bo chciałem pokazać, co można robić z tym fantastycznym przyciskiem znajdującym się zarówno po lewej, jak i w środkowej części klawiatury. Ja go dotykam teraz obecnie moim małym palcem i polecam również wykorzystywanie tego palca do wciskania tegoż oto przycisku. Dobra, przechodząc do konkretów. Chciałem pokazać Wam kilka rzeczy, które mogą Wam pomóc ulepszyć Waszą grę, zrobić ją bardziej efektywną, zaoszczędzić trochę czasu, a tak naprawdę czasu Waszego herosa, który pominiecie delay pomiędzy, wiecie, na przykład zjedzeniem drzewka i kazaniem mu iść dalej. Chyba to dobrze powiedziałem. Dobra, zacznijmy od tego, czym jest Shift i jak można kolejkować zadania w Docie 2 używając Shifta. Jako że wcześniej grałem kiedyś w StarCrafta przez jakiś czas z lepszym lub mniejszym efektem, ostatnimi czasy mniejszym, wcześniejszym i większym, to tam bardzo często używało się Shifta, na przykład do kolejkowania chodzenia jednostek, do kolejkowania kupowania, znaczy kupowania, budowania itd., itd. Jeżeli mamy Sand Kinga i chcecie, żeby on przeszedł na przykład taką drogą sobie, to byście musieli normalnie iść, tutaj klikać itd., itd. Możecie to zrobić w jednej chwili, klikając z Shiftem. Na początku pokażę to tutaj na takim małym tym. Pokazują się takie małe flagi. Po tych flagach Sand King będzie chodził. A teraz mam nadzieję, że słyszycie moje klikanie. Teraz go nie ma, bo ja nic nie robię. A Sand King dalej chodzi. I to jest właśnie celem Shift klika. Jeżeli ja teraz zrobię, powiedzmy, tutaj kliknę z Shiftem, później tutaj, następnie tutaj, tutaj i dojdę aż obok Enchantów do runy, to już nie wiem, czy słyszeliście, klikałem, teraz przestaję klikać, zostawiam Sand Kinga i idę po wodę. Zaraz będę. Właśnie ją piję, w drugiej części pokoju i obserwuję, jak Sand King mu idzie. Także możecie grać na afku, o ile dobrze to zakolejkujecie i przewidzicie, co się będzie działo. Dobra, jestem z powrotem. Sand King dalej idzie, jak widzicie, wszystko się sprawdza. Nie będziemy całej tej drogi pokazywać, bo to nudne. Przejdźmy do dalszych rzeczy, jak można fantastycznie wykorzystać Shift Click i kolejkowanie zadań. Kupimy kuriera. I na przykład, jeżeli powiedzmy sobie jesteśmy gdzieś tam dalej i chcemy sobie przynieść kurierem jakiś item. Dajmy na to, że będzie to... Czy ja kupiłem daggera? Nie kupiłem daggera. No to idealnie, kupimy sobie daggera. Teraz tak. Mam nadzieję, że słyszycie coś z tego klikania serio. Powiedzmy, że jesteśmy tutaj z Sand Kingiem w tym miejscu i jeżeli powiem kurierowi, żeby nam przyniósł daggera, no to kurier poleci po najkrótszej linii, czyli w ten sposób. Ale gdyby tutaj na przykład byli przeciwnicy, to nie byłby to najlepszy pomysł, bo moglibyśmy stracić naszego kuriera i masę golda. Dlatego możemy z Shiftem zakolejkować kurierowi, teraz słuchajcie, jak będzie klikać moja myszka, żeby poleciał najpierw tutaj, a potem tutaj. I to można zrobić w jednej chwili. Natomiast, wiecie, jak sterujecie herosem, to raczej nie macie za bardzo czasu, żeby jeszcze skupiać się na fazach lotu naszego kuriera, więc zrobimy to za jednym razem. Bierzemy kuriera, klikamy teraz tak, raz tutaj z Shiftem, następnie Shift D. U mnie to jest D, to jest Transfer Items. Nie wiem, jak jest u Was. No ale w każdym razie teraz co zauważycie? Że ja już nic nie klikam, mam ręce przy sobie, a kurier sobie poleci tak jak chce. Jeszcze damy mu boosta do speeda, żeby leciał szybciej, żeby to było widać. No, on sobie leci właśnie tutaj przy drzewach, jest 100% bezpieczny, nikt go nie zaszarpie po drodze. No i teraz właśnie kolejny rozkaz był, żeby tutaj odtąd odbił i poleciał do mnie. Przekaże mi item, jakim jest dagger i wróci. Pyk. W tym momencie mam daggera. Pokażmy jeszcze coś ciekawego. Ja ogólnie używam Shifta już do bardzo wielu rzeczy. Już nie miałbym grać bez tego shiftowania. Za każdym razem mi się wydaje, że jak na przykład stawiam warda bez Shifta, to tracę czas. No bo stawiacie tego warda i zawsze te chwile stracicie, zanim klikniecie dalej i pójdziecie gdzieś dalej. Jeżeli byście go postawili w ten sposób z Shiftem, powiedzmy, że idziemy stąd, klikam już warda i potem chcę iść tutaj. No to klikam warda i od razu z Shiftem tu, nic nie robię, a on idzie i zero będzie zero przestoju pomiędzy postawieniem warda a pójściem dalej. O. I to jest dobre, to jest niby mała przewaga, ale na wyższym poziomie ta przewaga jest jednak znacząca, także polecam za każdym razem tak stawiać wardy, bo według mnie nie ma sensu, żeby postawić warda i stać w miejscu przez chwilę.
Także już się możecie zastanawiać, co chcecie dalej zrobić. Kolejna sprawa to jest na przykład jedzenie tangosów. Na przykład to już jest bardzo fajne, jeżeli przed kimś uciekacie, kogoś gonicie albo potrzebujecie HP w walce, no to powiedzmy, że ktoś was goni. Często się zastanawiacie, zjeść tego tangosa i uda mi się przeżyć, a potem zregenerować, czy może zginę, jak zacznę go jeść. Ja bardzo często robię tak, powiedzmy, że uciekam stąd, tutaj daję tangosa i shiftem już dalej uciekam. I w tym momencie zero przestoju i dalej uciekam, a zjadłem tego tangosa praktycznie w biegu, hapsnąłem go tutaj tym tutaj ścipawką i poleciałem dalej. Także wam też tak polecam z shiftem to robić. Co można zrobić jeszcze ciekawego? Dlaczego ja mam mantę? Wiem, że myślałem nad tym, już wiem dlaczego ja mam mantę. Można bardzo fajnie, jeżeli macie na przykład runę iluzji, zrobię tutaj to na przykładzie manty, używacie manty, bierzecie jedną swoją iluzję i chcecie, żeby wam skautowała tutaj ten teren, klikacie z shiftem tak, 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 bierzecie drugą iluzję, też ją wysyłacie tutaj, żeby wam patrolowała, a chodzicie swoim herosem, a jednocześnie wasze iluzje same sobie chodzą tam i z powrotem, cofają się, a wy jakby macie cały czas jakiś tam obszar patrolowany, dodatkowo fajnie można zwieść kogoś, przeciwnika, bo on widzi, że jednak wasza iluzja skręca. Zazwyczaj, kiedy puszczacie iluzję i bez shifta ona chodzi, no to chodzi po jednej prostej, to wiadomo, że to jest najczęściej iluzja, bo nic tam na nic nie reaguje. A jeżeli dacie z shiftem jakieś kilka komendy, no to widzicie, że ktoś skręca, ktoś gdzieś idzie, może coś tam gdzieś w las wchodzi, no to większe prawdopodobieństwo jest to, że wróg da się nabrać na to, że to jest jednak nie iluzja, a wasz heros i zmarnuje na was jakieś skille, manę, cokolwiek, to zawsze jest jakaś przewaga. Dobra. Manta była, wardy były, tango było, kurier był i teraz chyba najfajniejsza rzecz, jako że Sand King jest w mojej top 3 ulubionych herosów, to jest tutaj fantastyczny skill, jaki nazywa się Epicenter, chyba każdy go zna, ale bardzo często jest on źle wykorzystywany przez ludzi, mianowicie ludzie go kastują i blinkują, ale na początku tracą kilka kastów, tylko się teraz zastanawiam, jaka tam była komenda na cooldown, na reset cooldownów, zapomniałem. No zapomniałem. No nieważne, to w takim razie nie pokażę wam, żeby potem nie czekać na to, jak to robić źle. Ale pokażę, jak to robić źle. Wciskacie epicenter i potem staracie się jak najszybciej blinknąć, ale zawsze jeden tutaj pójdzie to uderzenie, zawsze jeden, dwa bonsy stracicie i stracicie ten damage. Jeżeli pójdziecie, powiedzmy, tutaj jest masa herosów przeciwnika, a wy zaczniecie kastować epicenter i z shiftem klikniecie na dagger i w to miejsce, to zaraz po tym, jak zostanie skastowany epicenter, od razu zblinkujecie, nie stracicie ani jednego bounce'a. 100% damage'a wyjdzie w przeciwnika. Zobaczcie, to wygląda w ten sposób. Z shiftem klikam, już nie dotykam nic. Wszystkie bounce'y wchodzą w jedno miejsce, nie tracicie ani jednego. Potem od razu możecie jeszcze użyć stana. A z shiftem można robić bardzo wiele rzeczy. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o shift klika. Bardzo często będziecie to wykorzystywać. Aha, jeszcze fajna rzecz, z Boots of Travel. Ja tego zawsze na przykład używam. Jeżeli teleportujecie się, powiedzmy, z bazy do wieży, to jest naturalne, że za każdym razie czekacie, aż już wreszcie się doteleportujecie i idziecie dalej, nie? No tutaj nie musicie takiego czegoś robić, nie musicie znowu tracić tej chwili, tylko się teleportujecie, z shiftem klikacie już dalej, nic nie robię, heros od razu idzie. Nigdy wam się nie zdarzy, że przerwie wam się portal przez przypadek, za szybko klikniecie cokolwiek. Kliknijcie raz z shiftem, miejsce, w którym macie iść i zawsze tam pójdziecie. Także wardy, tangosy, iluzje, teleportowanie się do wieży, dagger, ultimate, wszystko wykorzystuje fantastycznie shift klika. Jeżeli na przykład jest runa gdzieś, a jest teraz na topie, bo nie ma jej na bocie, to samo z runą. Wiadomo, często jest wyścig o runę, dwa herosy idą, albo chcecie wziąć runę i iść dalej. Klikniecie tylko na runę i klikniecie potem, że chcecie iść tu. Weźmiecie invisible i powiedzmy, chcecie iść na mid. No to klikacie z shiftem, cyk, i od razu poszliście, zero przestoju, idziecie dalej. Także wykorzystujcie to, miejcie tą przewagę, to są ułamki sekund, ale one czasami decydują o waszym życiu albo śmierci, o waszej wygranej albo porażce. Może za dużo powiedziane, ale czasami rzeczywiście tak jest. No i tyle. Tak wyglądał kolejny krótki odcinek Akademii. Mam nadzieję, że wam się przydał, że coś z tego będzie dla każdego wykorzystane przez was. Dawno Akademii nie było. Następna będzie... Powiedzmy tak, jeżeli ten odcinek osiągnie 500 wyświetleń, to wezmę się za następny, coś tam wymyślę, żeby coś ciekawego pokazać. Chyba, że akurat będę za granicą, bo tak się składa, że za 2 tygodnie chcę wyjechać autostopem gdzieś daleko, daleko na południe. Dokładnie nie wiem gdzie, jeżeli macie jakieś sugestie albo fajne miejsca gdzieś na Bałkanach, to chętnie się o nich dowiem. Szczególnie mnie interesują góry, lasy, kaniony, jaskinie, takie rzeczy. Możecie napisać i coś polecić. Dobra, to tyle, dzięki i na razie.